sztuk, proszę Państwa, wadecz pachu i jego tablica na dużej części się znajduje. A spinał się na starości. Ciekawą sytuację. Zobaczycie Państwo, oddzielony ten właśnie tą rączkę od dzbana, ponieważ, proszę Państwa, rocznie oddzielone tworzymy skały. Wszystkie powiem, mówiłem, że nie wolno tutaj po skałach, a tutaj całe skały popatrzone. Proszę Państwa, to 17-18 wiek, a więc początki tej turystyki tutaj. Dami, żeby przejść tą puszczę i zwiedzić to, to każdy, który wracał, chciał zostawić pamiątkę po sobie. No proszę Państwa, te pamiątki mamy aż do końca XIX wieku. W XIX wieku firma się malarska zajmowała już tym malowaniem i czym wyżej był napis umieszczony, tym oczywiście za wyższą cenę. Obecnie dlatego nie wolno pisać po skałach, bo są całe popatrzone już dokładnie. U góry tylko 13, 68 metrów wysokości, proszę Państwa. No i tu, zwróćcie Państwo uwagę, patykami popodkładany równo, ponieważ zaczyna się przechylać pomału na jedną ze stron. Dlatego kto z Państwa by chciał tu jeszcze kiedyś w życiu wrócić, powinien patyczek pod tą skałkę podłożyć. Tylko proszę czasem nie zabierać, bo każdy jeden patyczek jedną tonę obciążenia wytrzymuje. Ja, proszę Państwa, 27 lat temu podłożyłem 3 patyczki pod tą skałkę i nie aż 3 razy w ciągu dnia tu jestem. No przepilnujcie, co robię. Zjedzki bez patyrgen. Jednak ona, proszę Państwa, niezbytnio chciała przyjąć tą obrączkę, a nie mogła znaleźć takiej małej. Dlatego łańcuch miłości łączy. Zwróćcie Państwo uwagę, bardzo ładnie. Proszę Państwa, to pierwsza rzecz zrobiona po roku 1966. Kiedy te ruchy tektoniczne, która w połowie problemu uciekła, a więc przy najbliższym ruchu tektonicznym ten łańcuch pęka i się rozrywa. Ja, proszę Państwa, raz widziałem ten łańcuch pęknięty, ale tylko ze starości. No dzisiaj sobota. Mam nadzieję, że na pewno zobaczymy wspinających się po tych pionowych ścianach do góry. Piaskowiec jest bardzo, proszę Państwa, zdradliwy. Kiedy jest mokry, jest bardzo śliski, a więc łatwo o wypadek. Tym bardziej klamry, które Państwo widzicie, są na stałe umocowane. W piaskowcu nie można wbijać klamry, jest za miękki, jak Państwo widzieliście. Stąd też się je wbetonowuje lub, proszę Państwa, ołowiem obkłada dokładnie i służą kilkunastą, można powiedzieć, turystom, którzy się spinają na poszczególny głaz kamienny. My, proszę Państwa, za chwileczkę wejdziemy w serce Aderszpaskiego Skalnego Mesta, zajdziemy do najzimniejszego miejsca. Mama! Mama! Mama jest Hinten! Tu mal der Schlucht hier schön. Da, kannst du ohne Ende machen. Doch, es ist zu kalt. So, du machst die Fotos. Du hast die Kamera. Nie ma tego.
Wejdą na górę, zejdą na górę. Trzy razy góra tu, także piękna malutka adresa. Tam mamy taką głowę tego kozaka. Ale stąd fajnie. Bywał na tych terenach, aby przyjechać i odwiedzić, obejrzeć piękne skalne miasto w zimowej scenerii. No ja mówię, jeśli chodzimy tu. A tu jest ile schodów? Stoi. Albo tutaj na ławeczce. My powrócimy. Proszę nie odchodzić z tą powrotem. Zaraz, poczekaj. To znaczy nie. Niech oni... I kochani państwo, żebyście byle czego nie krzyczeli, będziemy krzyczeć w kółko jedno i to samo. Karkonoszu, karkonoszu, wodu daj. Zrozumieliście państwo? A więc proszę państwa, krzyczymy wodu, a nie karkonoszu, wodu daj. Ale samo krzyczeliście państwo, to sobie jeszcze raz. No i proszę państwa, problem rozwiązany jest problem z maszynistami, z kierownikami pociągu, z konduktorami, bo to w jednej osobie po prostu no całkiem inaczej wyglądające te rezerwaty niż tutaj. Pokażemy, jak będzie czas. Budynek po prawej stronie na górce, taki niezbyt ciekawy, nic atrakcyjnego, wymagający remontu, to budyneczek, który mieszka Violetta, Villa z Biały, na samej górce, my go za chwileczkę dokładnie zobaczymy po prawej stronie. Na górze. I zwróćcie państwo uwagę, to ta chałupka. Ten tutaj, który mijamy. No bo ten jeden kot nie chce wyjść, proszę państwa, i to jest największa tragedia, bo ma go w grobie. Proszę państwa, w zeszłym roku po aferze, jaka się tu odbywała, no, zwierzęta nad sobą same wyroki wykonywały, kto silniejszy, ten przeżywał, zabrano jej połowę zwierząt, oburzona wielce była na wszystkich wodach, a więc... Możemy sobie wyobrazić w ciągu paru godzin, co się działo w tusznikach. No kto z państwa w tusznikach w tej chwili jest? Większość z państwa u mnie w sklepiku była, a więc wie, gdzie jest rzeka, gdzie jest mój sklepik. Ja w swoim sklepie miałem 30 cm wody. A więc możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał park strojowy. Jesteśmy już w granicach administracyjnych miasta Duszniki, czyli Bad Reines po niemiecku, tak się Duszniki nazywały. No i za chwileczkę, proszę państwa, pożegnam się z państwem, życząc państwu miłego wypoczynku. No i wszystko, co złe, z góry przepraszam, ponieważ ja będę szybciej od państwa wysiadał, bo wysiądę na tym najładniejszym właśnie osiedle w Dusznikach, czyli osiedlu Chopin 2. Państwa, naprawdę no starszych miasteczek, prawa miejskie Duszniki otrzymują już w 1324 roku. Kto z państwa nie był jeszcze w kościółku parafialnym, a lubi oglądać zabytki, to polecam właśnie ten kościół do obejrzenia. Jutro mszę w nim o godzinie 7 rano, godzinie 8.30, następnie 11 i 12.30, o godzinie 18 ostatnie wieczorem.
I proszę Państwa, młyn papierniczy z 1605 roku, czyli tak zwana papiernia. No i proszę Państwa, ja za chwileczkę wysiadam. Dziękuję Państwu za udział w tej wycieczce. Przepraszam za wszystko, co złe. Być może coś mi się wyślizgło chwilowo, ale myślę, że będziecie Państwo tę wycieczkę długo pamiętali i życzę Państwu miłego wypoczynku w Dusznikach. Dziękuję.